Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Wraz z autopoprawkami pana prezydenta i bardzo proszę, dwiema autopoprawkami, bardzo proszę, Komisja Finansowo-Gospodarcza opiniowała projekt. Bardzo proszę przewodniczącego Roberta Młodzińskiego. Komisja Finansowo-Gospodarcza nie opiniowała tego projektu uchwały z tego względu, że padł wniosek, który Grzegorza Mankiewicza o nieopiniowanie tego projektu. I wniosek uzyskał większość, zatem komisja nie opiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. Tak samo w ślad za tym uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Jagiełło. Ja się chciałem zapytać o kwestię dochodów w oświacie. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 82 tysięcy złotych. No tam z kawałkiem. Chciałem się zapytać, z jakiego powodu, bo jak na oświatę to są dosyć duże dochody i takie zmniejszenie no musi mieć jakieś swoje źródło. Jeżeli by pani rozumiem jest tak to. Bardzo proszę, w imieniu prezydenta będzie pan prezydent, bardzo proszę. A nie, pani Kral, tak, zastępca skarbnika. Bardzo proszę, pani Ewo. Tak, w przypadku dochodów w oświacie to wynika z analizy opłat za wyżywienie. Tutaj po prostu nie zostaną te kwoty planowane wcześniej zrealizowane, stąd zmniejszenie dochodów. W przedszkolach tak. Ale to wie pani co, pani, bo ja mam w takim razie wątpliwości, bo to jest niemożliwe, żeby aż o taką kwotę pomylić się z dochodami, jeżeli chodzi o wyżywienie w przedszkolu, bo ja wiem, że te dochody nigdy nie były aż takie, że nie było takich różnic. To się akurat dosyć da dobrze zaplanować. Czy coś się wydarzyło, czy moje obawy są tutaj niezasadne? Oczywiście. Ja naprawdę nie wiem, ja nie mam wiedzy na ten temat, ale jestem zdziwiony, bo akurat w tym przypadku, czy w tym paragrafie nigdy nie było takich niedoszacowań. W oświacie rzeczywiście można niedoszacować kwestie wynagrodzeń nauczycieli, jest ich tyle. 80% budżetu oświaty to są kwestie wynagrodzenia i to rzeczywiście tutaj można nawet, wie pani, czasami na milion złotych się nie dogadać co do kwestii wynagrodzeń. Ale dochodów w przypadku wyżywienia to ja jestem zdziwiony. Chyba, że ja czegoś nie wiem i się coś zmieniło i w przepisach czy w sposobie. To znaczy to są dochody z opłat za wyżywienie, a także za czesne. To jest kwestia tego, że dzieci, znaczy rodzice deklarowali pobyt dzieci w placówkach na określoną liczbę godzin. Natomiast życie pokazuje, że dzieci są w tych przedszkolach po prostu krócej. Aha, że to jest spowodowane tymi nowymi zmianami, tak, które rodzice korzystają z 5 bezpłatnych godzin, a wcześniej deklarowali, że będą zostawiały dzieci na 8, tak? Ja rozumiem, tak. Przy pobycie powyżej 5 trzeba raz dopłacić za godzinę, a drugi raz dokupić dodatkowy wkład do kotła na ten. I okazało się, że rodzice korzystają z 5 godzin. Okej, nie, dobrze. I nikt tego nie był w stanie przewidzieć, bo to jest ta stawka godzinowa ponad plus dodatkowy posiłek wkład do kotła. Ja rozumiem, panie prezydencie, ja to rozumiem, bo teraz już rozumiem. Dlatego, że do tej pory rzeczywiście nie było tej ekwiwalentności. Tak. My tą ekwiwalentność po wielu perturbacjach tak, mamy. Byśmy wprowadzili. No i to jest konsekwencja tego. No ale jesteśmy przynajmniej w prawie i działamy. Jasne. Dobra. Być może okazały się prawdziwe zapowiedzi pana Chudomięta, że okazuje się, że ci rodzice, którzy korzystają z przedszkola, mogą odbierać dzieci wcześniej. Ale to jest oczywiste. I nie chcą ja w tym dopłacać. Nie widzę nic złego. Jasne. I wręcz przeciwnie, uważam, że takie rozwiązanie było oczywiste do zastosowania. A jednocześnie my musieliśmy zastosować się do przepisów ustawy, co zresztą było jak gdyby konsekwencją naszej tutaj burzliwej debaty. Dobra. Nie wiedziałem, że to aż taki duży skutek. Teraz już będziemy baczyć na te dochody w przypadku planowania. Rozumiem, że pani skarbnik, bo pani jest skarbnik. Zastępca ja przepraszam skarbnik. Bardzo, pani jest instytucja zastępcy skarbnika.
Dobrze, dziękuję. To pani kierownik w takim razie, no rozumiem teraz, że przy planowaniu dochodów na następny rok państwo wzięliście to pod uwagę i że to, no dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Chudomięt. Ja w dwóch sprawach, w sprawie tej, o której przed chwilą była rozmowa, czyli tych przewidywanych ruchów, prawda? Mnie tutaj chodzi o to, że cały czas rozmawiamy o dostępie do przedszkola i tak dalej, i tak dalej. I ja mówiłem, jaki będzie efekt i taki efekt jest. Po prostu nie wszyscy potrzebują tego przedszkola, a ponieważ jest za darmo, no to oddają te dzieci do przedszkola, bo taka jest natura ludzka, jak jest za darmo, to trzeba z tego skorzystać, chociażby bokiem miało wychodzić, nie? I w związku z tym ja rozumiem, że takie jest prawo i ludzie z tego korzystają, tylko to daje też perspektywę, ile rzeczywiście miejsc w przedszkolach jest potrzebnych. I gdyby była jakaś rozsądna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, to okazałoby się, że ilość tych miejsc w przedszkolach nie jest taka potrzebna, bo nagle się okazało, że babcie się znalazły i jak trzeba więcej zapłacić za pobyt dziecka w przedszkolu, to okazuje się, że babcie się znajdują i jest wszystko w porządku. Ale dobrze, to nie jest dyskusja na ten temat teraz, bo to nie o to chodzi, tylko że to tak jak mówię, ja przewiduję pewne konsekwencje, wszyscy się z tego nabijają, że co tu za głupoty opowiada, albo większość w każdym razie, a potem okazuje się, że rzeczywistość jednak tak wygląda, jak wygląda i już, ale zostawmy to. Ja tutaj chciałem jeden wniosek w takim razie, chyba że pan prezydent przyjmie to. Ja mam tutaj taki wniosek, bo w tej uchwale jest punkt czwarty, dokonuje się następujących zmian w załączniku i tak dalej. Podpunkt drugi, wprowadza się zadanie inwestycyjne pod tytułem projekt techniczny przebudowy fragmentu ulicy Lompy, wjazd od strony ulicy 1 Maja. Ja nie wiem, czy to już było dwa razy dyskutowane na sesji, czy raz. Ja prosiłem ciągle o zdjęcie tego, wtedy, ze zmian w budżecie i proszę również radnych o to, żeby ten wniosek poparli z bardzo prostego powodu. Wystarczy zachować, żeby kierowcy zachowywali się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i nie ma konfliktu. Natomiast jeżeli już tak bardzo zależy nam na tym, żeby dokonać zmiany, to wystarczy postawić dwa znaki drogowe na tym odcinku 30 metrów, którego przebudowa będzie kosztowała ponad 100 tysięcy złotych, a tak można załatwić to za kilkaset złotych, chociaż to jest, jak to mówią, mój okręg wyborczy i powinienem być za inwestycjami. To uważam tą inwestycję za zupełnie nieuzasadnioną, więc taki wniosek składam o wykreślenie tego zadania inwestycyjnego ze zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie. Ja może, zanim jeszcze pan prezydent odpowie, muszę się odnieść do słów pana Grzegorza Chudomięta jako babcia. Aczkolwiek pracująca, ale sobie trzeba zdać sprawę, że nie wszystkie babcie nie zawsze chcą na 8 czy 9 godzin zajmować się dziećmi, natomiast na 3 godziny jak najbardziej i te babcie też trzeba zrozumieć. Tak. Może na trzymanie bieżące drog. Dobrze. Bardzo proszę, panie prezydencie. Jeżeli państwo zgodzilibyście się przyjąć wniosek pana radnego Chudomięta, to proponujemy zdjąć te 10 tysięcy z tej dokumentacji i przeznaczyć 10 tysięcy na bieżące utrzymanie dróg. Autopoprawką, prezydenta. Czy zwiększamy kwotę przeznaczoną na utrzymanie bieżące dróg, na remonty chodników, czy cokolwiek będzie potrzebne? Tak. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej tak, czyli
W związku z tym, że nie widzę więcej chętnych do dyskusji, przyjmujemy projekt uchwały z trzema autopoprawkami pana prezydenta. Ta ostatnia dotyczy tej zmiany zdjęcia z ulicy Lompy, tego zadania na utrzymanie bieżące dróg. Kto z państwa jest... Razem z tą autopoprawką prezydenta, czyli trzy. No. Czyli za tym też razem. Bardzo proszę, kto z państwa jest za podjęciem uchwały z tymi trzema autopoprawkami, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. I kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Jeszcze pan się może... Dziękuję bardzo. 12 głosów za, przeciw 6, wstrzymujących się 4, obecni nie głosujący, 0. Uchwała została podjęta.